Cześć, witajcie w nowym filmie. Przed chwilą nagrywałam dla Was haul z Pepco i listonosz właśnie przywiózł mi paczki z AliExpress. Ja już całkiem o nich zapomniałam. Co ciekawe, te wszystkie paczki, jest ich chyba tutaj 7, o ile dobrze policzyłam. 2, 3, 4, 5, tak, 7 paczek. Były wszystkie w jednej takiej dużej. Ja po prostu to już otworzyłam i wyjęłam. Także co? Stwierdziłam, że nagram filmik haulu z AliExpress. Ho, 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 to moje początki YouTube'a, jak tam gdzieś pokazywałam. I to były rzeczy już odpakowane. A tutaj są paczki, także będę je od razu otwierać. W ogóle nie pamiętam, co tutaj jest, także jestem podekscytowana na maksa. Więc przechodzę już szybko do otwierania. Zobaczymy, ile ten filmik potrwa, bo za chwilę muszę wyjechać na zakupy do Biedronki w sumie, ale czas mnie goni, więc jeżeli będzie za krótki, to dorzucę Wam jeszcze tutaj haul z Biedronki. Ale już dobra, teraz zobaczymy, co tutaj jest i ile ten filmik będzie trwał. Także mam pierwszą paczkę, mam nożyczki. I otwieram, czekajcie, tak żeby tutaj nic nie uszkodzić. No takie niespodzianki to ja lubię. Naprawdę fajnie. I tutaj mamy takie zawiniątko. I są tutaj kolczyki, które bardzo chciałam, bo mi się podobały. Teraz jest w ogóle szał na nie. One są, poczekajcie, otworzę zaraz. Ceny, no wiadomo, że nie pamiętam, ale postaram Wam się tutaj gdzieś napisać. To są oczywiście no sztuczne. Nie jest to prawdziwe złoto. I to są takie, o, takie ala łańcuszki. Także fajnie, teraz bardzo, bardzo modne. No i ja sobie zamówiłam, bo ja jestem maniaczką kolczyków, więc to jest pierwsza rzecz. Bardzo się cieszę. Druga paczucha. Zaraz zobaczymy, co to tutaj jest. Fajnie w ogóle, że teraz przychodzą wszystkie naraz. Podoba mi się to. I tutaj mam bransoletkę z muszelkami. To jest chyba na rękę czy na nogę? Na nogę chyba, na nogę ona chyba była, ale wiadomo, można ubrać czy na rękę, czy na nogę. Jest na jasnym rzemyku, zakończona takimi ładnymi kuleczkami. Zresztą trochę pazury poobdzierane, mam nadzieję, że nie razi to tak po oczach. I piękne muszelki, także na lato teraz idealna. Ona chyba była właśnie na nogę, bo tutaj mamy dużo zapasu tego sznureczka, więc bardzo się cieszę. Dobra, przechodzę dalej. Paczka numer 3. Muszę tak delikatnie rozcinać, bo kiedyś już też coś porozcinałam, jak nieuważnie to robiłam. I tutaj, co ja tutaj mam? Teraz nie pamiętam, co to było, ale chyba jest to bransoletka. Tak, ale za bardzo ona mi się już nie podoba. To jest bransoletka z muszelek. Widać, że jest to dosyć takie tandetne niestety. I nawet nie jest niczym zakończony ten łańcuszek. Tak to się prezentuje. Może założę. Już nie pamiętałam, że w ogóle coś takiego zamówiłam. No ale jak się czeka trochę za paczkami, to się już zapomina po prostu. Czekajcie, czy ja to dam radę ubrać. To chyba było na rękę. Chociaż ja zamawiałam chyba bransoletki na nogę, ale nie wiem, czy to nie była na rękę. Ta chyba jest na rękę, bo zobaczcie, jaka malutka. Więc takie muszelki. No raczej ta chyba jest ładniejsza. Ta za bardzo taka tandetna jest. No na zdjęciu wyglądała fajnie, no ale dobra. Nie będę się czepiać, to na pewno nie kosztowało dużo. Przechodzę do kolejnej paczki, czwartej. I co tym razem? O! Gadget Beauty. Masażer do twarzy. Czekajcie, odpakuję go od razu. Ale jestem tego mega ciekawa. Zobaczcie, tak to się prezentuje. To jest ruchome tutaj. I tym po prostu sobie tutaj masujemy twarz. Tutaj i teraz nie wiem, czy tylko było do żuchwy. Fajne, no i działa. Nie będę teraz sobie za dużo robić, bo mam makijaż i nie chcę, żeby wszystko było na tej rolce. Ale fajny gadżet, kurczę. No i w złotym kolorku, wiadomo. Taka pierdółka, no ale przyjemna, naprawdę przyjemna. Coś takiego. Dobra, kolejna paczucha, jeszcze trzymam. Kolejna paczucha. Chyba wiem już, co to jest. Otwieram.
Tak jak mówię, dawno nie zamawiałam, ale teraz mi się parę rzeczy spodobało. Tak, czyli tak jak myślałam. To jest z kolei, słuchajcie, masażer do twarzy. Ja stosuję wcierki, może teraz już rzadziej, bo włosy już mi odżyły, ale stosuję wcierkę z Jantara i ona ma po prostu taki atomizer i sobie tak pryskam, wiecie, i tak ręką, nieraz tak na byle jak. A to ma takie ruchome tutaj kuleczki, to mi też poleciła jedna z Was. I to się wkłada tutaj, czekajcie, spróbuję sobie zrobić. Wkłada się... Ale super, one są takie no zimne te kuleczki, bo to są metalowe i tak fajnie chłodzi. Wow, włosy się nie wplątują? Nie. Widzicie, zaraz test, jest test na żywo. No nie, nie wplątują się. Fajne, kurczę, to też będzie stymulować te właśnie cebulki, żeby te włosy rosły, taki masaż. Także no fajne, fajne, naprawdę. Nie wiem, czy to kosztowało 5 zł, niecałe 5. Będziecie mieli te ceny, ale jak za takie pieniądze, że tutaj włosy się nie wyłażą i nie wyrywa, więc naprawdę fajnie. Dobra, tutaj podejrzewam, co jest. Ale zaraz zobaczymy. Słyszę tutaj w ogóle... To się chyba wysypało. Teraz dopiero zauważyłam. O kurde. No to mamy problem. Mam nadzieję, że wszystko się nie wysypało. Zamówiłam sobie z AliExpress. Nie wiem, jak się z tym obejść, żeby zaraz nie mieć całego tutaj domu obsypanego. Czekajcie, spróbuję to. To jest ten obraz po numerkach, malowanie diamentami. O matko, to jest wszędzie, tu wysypały się czarne, mam nadzieję, że tylko te czarne diamenciki, żebym dała radę po prostu tutaj jakoś to wyklejać, bo jak się wszystkie pomieszały, no to już jest kaplica. Ale lipa, ale lipa. Mówię, co to tutaj tak ten, takie sypkie jest w środku? Coś czuję, że tutaj jeszcze... Takie jaja, normalnie, ale to wygniecione jest i w ogóle tu pełno tych jest jeszcze, tych diamencików. Oj, no nieładnie, nieładnie, że to się wysypało, bo czy ja teraz wszystkie je wyzbieram? Oby tylko te czarne. Jeszcze tu są, już mi parę spadło, no ale dobra, ale dobra, jeszcze tu dwa mam. Będę miała tutaj co robić, żeby je wszystkie wyjąć. I mam tutaj, będzie widać, co to jest? O nie, nie widać! Jest zaklejone taką... No wiecie co? Aha, już widzę. Jest zaklejone, bo w Action są takie przezroczyste te folie i widać obrazek, a tutaj jest taki o papierowy, taki mleczny, że nie widać. Ale tutaj jest taka malutka, widzicie, taki malutki wzór i to jest taki tygrys. Nie wiem, czy coś tutaj zobaczycie. Coś mi tak nie wyostrza ostatnio. Ale jest taki tygrys. Więc no zobaczę, zobaczę, jak to się będzie prezentowało finalnie. Nie podoba mi się to, że jest to rozsypane w środku. Chciałabym Wam pokazać, co tutaj jeszcze jest, ale to jest po prostu strasznie. Jest tutaj tacka i oczywiście ten wosk, który jest potrzebny. I dwa takie właśnie łapacze tych diamencików. I pierwszy raz spotykam się z tym, że jest taka końcówka. Nie wiem. I tutaj jest taka mniejsza. To chyba, że kilka naraz, bo widzę, że to jest taka szczelina, jak tu. I tu chyba możemy kilka naraz z tej tacki nabierać i jak jest, wiecie, jakieś tło, to żeby nie bawić się pojedynczo, to tym. No to w sumie spoko. Co ja tu jeszcze mam? To mam woreczki. Nie wiem, czemu to ma służyć. Mam nadzieję, że one faktycznie wszystkie nie są wymieszane i potem nie mam w to pakować, bo to byłby chyba słaby żart. No ale dobra, tak to wygląda wszystko. I tutaj jeszcze mam, może tylko tak Wam pokażę. Zobaczcie, to jest wszystko obsypane strasznie. Tutaj są te wszystkie diamenciki. One są w woreczkach, ale te czarne chyba są luzem. No nie podoba mi się to. Wszystko mi się teraz tu posypało. Bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie. Będę to zaraz wszystko zbierać. Dobra. I ostatnia paczka. Co to tutaj jest? Otwieram.
O, tu mam drugi obraz, ale tutaj już jest fajnie, bo jest zapakowane to tak. Nie jest on duży, bo ja go właśnie chciałam w jakimś tam, wiecie, na jakiejś szafce, niekoniecznie na ścianie. I tutaj jest takie małe zdjęcie. I tutaj jest jakby kobieta, która ma, której jakby zamiast głowy są kwiaty, coś takiego. Nie wiem, czy wy to widzicie. No jak zrobię, to na pewno wam pokażę. Jest po prostu kobieta, która stoi tak trochę tyłem i zamiast głowy ma kwiaty. Bardzo mi się to spodobało na stronie, więc wybrałam taki wzór. I tutaj już z kolei nie ma problemu. Tutaj już mi się podoba wszystko. Tutaj są wszystkie diamenciki w osobnych torebeczkach. Różne kolory oznaczone są cyframi, więc sobie tutaj ładnie poradzę. Te są kwadratowe, bo chyba te z Action były okrągłe, o ile dobrze pamiętam. I tam chyba też są kwadratowe. I jest jeszcze jedna taka torebeczka. No i tutaj jest oczywiście również tacka. Tutaj już mogę otworzyć, bo tam to, wiecie, wszystko było rozsypane. Jest taka tacka, ona ma tutaj takie rowki, że tak fajnie te diamenciki tutaj wpadają i się układają. Jest wosk, a nawet dwa kawałki, to na pewno jest za dużo, no ale lepiej, że jest więcej niż za mało, chociaż ja jeszcze mam z Action, sobie zostawiłam właśnie wosk, w razie jakbym robiła i by mi kiedyś zabrakło. Tutaj mam taką fajną, o, taką gąbeczką nawet, taką tą łapaczkę z taką końcówką i tu jeszcze osobno jest ta szersza właśnie. Tam mam dwa takie, a tutaj mam jedno i mogę sobie końcówki zmieniać. Także tak. I jeszcze jest tutaj taka malutka pęsetka, ale w ogóle fajny zestaw. No i fajnie, że nie jest rozsypane tak jak w tamtym. No ale dobra, jakoś mam nadzieję sobie poradzę. I taka pęsetka, zobaczcie jak ona jest mikro. Tutaj ten czubeczek, że można tak łapać te diamenciki. No ja raczej się tak bawić nie będę, bo bym chyba naprawdę robiła to ze 100 lat. Ale bardzo, bardzo fajnie tutaj, że tak pomyśleli i dali te końcówki i tak dalej. No i że nic się nie rozsypało, także taki zestawik w ostatniej paczce. Dwa obrazy do wyklejania będę miała, trochę tutaj takich gadżetów, masażery, dwa bransoletki i kolczyki, także bardzo fajnie, bardzo się cieszę, niespodzianka była bardzo, bardzo miła. Już widzę, że nie będę dogrywać dalej tego haulu z Biedronki teraz zakupów, bo już mamy 12,5 minuty, więc to już wystarczy. Lepiej krótsze filmiki chyba, a częściej niż takie po 20 minut, także to już był tylko dzisiaj haul z AliExpress. Mam nadzieję, że wam się coś spodobało. No, mi się podoba ogólnie wszystko, tylko to, co się tu rozsypało, to no, będzie to po prostu dla mnie problematyczne. A co do tych obrazów, no to jeszcze wam powiem, że tutaj mam 25 na 30 cm, bo nie wspomniałam, tą kobitkę z tymi kwiatami. A ten tygrys, on jest właśnie, on jest 30 na 40, więc jest różnica. Ale zobaczymy, no jak będzie to ładne, bo ja się bardzo obawiałam jakości tych diamencików, czy one będą takie bardziej świecące, a one, a te chyba są, przez te folie tak nie widać, no takie jakieś, nie wiem. No zobaczę, jak już to wykleję, jak mi się to będzie podobało i może zamówię po prostu kolejne z AliExpress, bo tam jest ogromny wybór. W Action jest tam kilka, ale to niekoniecznie moje klimaty, a tutaj jest zupełnie naprawdę o wiele, wiele więcej i są różne ciekawe wzory. Także dobra, kochani, żegnam się z wami, układam tutaj to wszystko i co, widzimy się, mam nadzieję, w następnym filmie. Zapraszam was do poprzednich, do zostawienia subskrypcji, łapki, komentarza, bo to mnie bardzo, bardzo cieszy. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć!